Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię partię najlepszego polskiego szachisty Jana Krzysztofa Dudy, który wystąpił na kanale sportowym w Hyde Parku, rozegrał partię z Krzysztofem Stanowskim, polskim dziennikarzem. Który jest również właścicielem grupy Weszło Bardzo partia, no powiem, ciekawa Dosyć krótka, aczkolwiek można na pewno z każdej partii coś, czegoś się nauczyć No i przejdźmy do rzeczy Janek rozpoczął ruchem D4 Tutaj pan Krzysztof zagrał D5 No i C4, czyli widzimy, że Janek chce grać gambit hetmański Tak też się dzieje po ruchu E6 I skoczek zagrywa na c 3. Sprawa normalna, no trzeba wyprowadzać figury. To jest obowiązek, jeżeli chcemy grać w szachy dobrze. No i tutaj pan Krzysztof postanowił zagrać C6 i to przypomina strukturę właśnie z. E, takiej obrony słowiańskiej, e, obrony półsłowiańskiej. E, mniejsza e, o, o nazwę, ale przejdźmy dalej do tych ruchów. I tutaj Janek wykorzystuje fakt, że czarne nie zagrały skoczkiem na F6, bo można by było tak zagrać grając gambić hetmański, aczkolwiek też C6 jest możliwe w późniejszym posunięciu. Ale gdy zagrywamy od razu C6, no to Janek wykorzystuje to, że nie ma tego skoczka na E4, który pilnuje, znaczy skoczka na F6, który pilnuje pola E4 i zagrywa od razu pionkiem do centrum. Jest to Niezwykle interesujące posunięcie, gdyż na przykład po wybiciu na e4, no tutaj skoczek może wybić ładnie na e4 i goniec może dać szacha na b4 z tempem. Powstają tutaj e, bardzo ostre pozycje. E, pokażę tylko kilka ruchów, jakie mogłyby nastąpić, na przykład goniec D2. No, oczywiście, wybicie na D2 i Hetman wybija to jest e, dobra pozycja dla białych, gdyż centrum zostaje silne. Jest opcja na długą roszadę, na przykład C5 jest możliwe i skoczek na D6. Takie opcje mogłyby być dla białych bardzo, bardzo dobre. No, ale jest też bardzo ciekawy ruch Hetman d 4. Widzimy, że goniec zasłonił tego pionka i jest atak od razu na skoczka. No ale tutaj wybić gońca na B4 trzeba. Hetman wybija tutaj na E4 z szachem. No i teraz są dwie drogi. Można zagrać skoczkiem na E2 lub gońcem na E2. Bardzo ciekawe rzeczy się tutaj mogą zadziać. Na przykład pogoniec na E2 Hetman może zbić tutaj na G2 pioneczka, goniec F3. No tak, ja sobie zdaję sprawę, że to jest niezły taśmiec, aczkolwiek nie aż taki długi. Przede wszystkim wariant konkretny, tak. Jeżeli na przykład tutaj Hetman odejdzie na G6, są takie bardzo fajne motywy, typu na przykład goniec F8. Taki dziwny ruch na pozór, aczkolwiek teraz ten ruch nie jest dobry, gdyż od razu gramy skoczek E7, ale chodzi mi tylko o motyw, że jak goniec zagrane F8, król wybije na F8, to mamy tutaj takiego fajnego mata na D8. Warto znać taki motyw, aczkolwiek nie w tej pozycji, od razu mówię, bo goniec F8 teraz jest ruchem zdecydowanie złym. Generalnie tutaj goniec bardzo ładnie przeszywa tą diagonalę, nie pozwala królowi zrobić roszady. I to jest ten plus za stratę tych swoich białych pionków. No cóż, no w partii tak nie poszło. W partii panowie zagrali następująco. Skoczek na F6 ze strony czarnych. No i jak tutaj dobry szachista na pewno wie, jeżeli mamy bardzo silne centrum i przeciwnik nam się troszeczkę wystawia, to trzeba próbować łapać tą przestrzeń na szachownicy, wtedy nagra się po prostu łatwiej. No, i tutaj pan Krzysztof nie wiem, po prostu nie dostrzegł, że traci skoczka i zagrał po prostu gońcem na B4. Oczywiście, zachowanie skoczka y, trzeba, y, znaczy, zachowanie skoczka jest obowiązkowe. Może należało zagrać koń na E4 z próbą, z prowokacją tutaj do wybicia na E4. Może po prostu odejść na D7, to jest zawsze mniejsze zło niż to, co było w partii goniec B4. No, i tutaj mm, bez litości tutaj białe wybiły tego skoczka. No, jest figura więcej u. U białych. No i teraz jeszcze z tempem zostało wybicie skoczka na C3. Niestety, czarne nie, czarne nie rozumieją tego, że jak tracimy figurę, to nie możemy wymieniać kolejnych, gdyż wtedy nie mamy kompletnie żadnych szans. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, gra z arcymistrzem, tak naprawdę, jakby Janek zasłonił oczy, to też byłoby, wynik byłby raczej i tak przesądzony, bez dwóch zdań, no ale to chodzi głównie o zabawę. Moi drodzy, tutaj Hetman wybił na F6, aczkolwiek. Dobrze, dobrze, to było dobre zagranie. Tutaj też jest opcja wybicia pionkiem, ale już jak się uczymy tutaj, bardziej dla początkujących, to Hetmanem, wybicie jest zdecydowanie lepsze, żeby nie psuć sobie struktury pionków przede wszystkim. Tutaj, jak pionek by wybił, to byłyby dublaki. Ok, po tym posunięciu skoczek zagrywa na F3. Naturalna sprawa. Skoczek zajmuje bardzo ładne pola. Roszada ze strony czarnych. Ok, to się wydaje bardzo dobrym, do, dobrym posunięciem, yy, bo chowamy króla. Aczkolwiek zobaczcie, że tutaj te figury po prostu są zamrożone. Yy, no nie wychodzą i Janek to bezwzględnie, bezwzględnie wykorzystuje. Yy, posunięcie w partii, mianowicie goniec na G5. Ok, to jest bardzo dobry ruch, ale tak się zastanawiam, jakby Janek zagrał na przykład goniec na D3. Zobaczcie, goniec pilnuje tych pól, skoczek pilnuje tych pól przede wszystkim też z Pionkiem, jest opcja zagrania gońcem na G5 i Hetman nie miałby po prostu gdzie uciekać. Hetman byłby po prostu złapany. Taka ciekawa pułapka, oczywiście tutaj można zagrać H6 i dalej się bronić. No, białe postanowiły tego Hetmana gonić. To też jest oczywiście, równorzędne, to są równorzędne posunięcia. Goniec G5 też bardzo ładnie goni Hetmana Hetman na G5 i moi drodzy, goniec D3. Dwa gońce wyszły z stępem, atakując tego Hetmana. No to jest bardzo komfortowa sytuacja dla białych no i tutaj może należało zagrać po prostu F5, żeby się obronić od tego strzału, ale Hetman postanowił zagrać na H5, no Hetman troszeczkę tańczy moi drodzy i teraz tutaj można by było próbować grać H3 z opcją G4 i Hetman byłby już raczej zdobyty, bardzo duża szansa na to by była ale jednak Janek postanowił zagrać posunięcie, posunięcie nieco romantyczne no i ciekawe oczywiście dla Oka w ogóle chodzi tutaj o takie zagranie, które kompletnie pewnie czarne wybija z rytmu. Jest to ruch G4, moi drodzy. Takie ruchy powinny przychodzić do głowy dobrym szachistom. dobrym szachistom. Przede wszystkim mamy fantastyczny rozwój białymi, dlatego pozwalamy sobie na oddanie kolejnego pionka za cenę zdobytej linii. Tutaj Hetman wybił tego pionka i bezwzględnie automatycznie wieża zagrywa na G1, atakując Hetmana. No i Hetman nie ma za dużego wyboru, jak zagrać na H5 lub na H3. Tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. No i moi drodzy, teraz chwilę się zatrzymajmy, spróbujmy znaleźć bardzo dobre posunięcie dla białych. Wykorzystując przede wszystkim tą wieżę, która jest na wolnej linii. Ja już pokazuję odpowiedź. Mianowicie goniec zagrał na F6. Bardzo dobry ruch, który trzyma pionka nie pozwala iść na F6 lub na F5, żeby cokolwiek tutaj zrobić w obronie i atakuje przede wszystkim na G7. W tym momencie no, trzeba się obronić w jeden, i jedyny sposób, jest to ruch G6, no ale pozycja jest naprawdę opłakana, no i kwestia teraz jak wykorzystać tą przewagę, którą tutaj białe uzyskały mianowicie białe zagrywają wieżą na g5 atakując bezpośrednio hetmana, hetman ma niezwykle ciasno w tej partii, za dużo pult nie ma do, do gry no zagrywa na h6, jasne to jest naturalna rzecz żeby troszeczkę tym hetmanem wspomóc tego króla aczkolwiek to jest myślę, że już przesądzone no hetman sobie stoi tutaj tak, tak naprawdę jako statysta i teraz Janek wprowadza kolejną rzecz do gry Kolejną figurę, skoczek zagrywa na E5 e, Dosyć ciekawym zagraniem Mogłoby być wieża G4 Z opcją wieża H4 I Hetman zginąłby na pewno Za cenę na przykład wieży e, No ale skoczek E5 myślę, że też jest ciekawym Równorzędnym praktycznie ruchem Zobaczcie, trzy figury jak weszły do obozu Przeciwnika, się ładnie te figury Wspomagają, przede wszystkim goniec Tu jest niezłym łącznikiem e, No i Hetman postanowił e, Po raz kolejny zagrać w tej partii I wybił na H2, no niestety Pionkożerstwo nie popłaca, ale w tej sytuacji jest już naprawdę bardzo trudno. Moi drodzy, i teraz bardzo ciekawe zagranie ze strony naszego polskiego fightera. Mianowicie Hetman zagrywa na H5. No właśnie, o co tutaj chodzi? Przecież w tym, po tym posunięciu białe podstawiają po prostu figurę. Podstawiają wieże. Ale e, wieście lub nie, ten ruch jest niezwykle, niezwykle ciekawy dla oka, widowiskowy, dlatego że e, głównie białym chodzi o to, żeby pozbyć się tego pionka G6 i mieć dostęp do Czarnego Króla. No, hetman wybił, pionek nie mógł oczywiście, wieżę, bo było związanie, wieża wybiła na H5, pionek wybił na H5, moi drodzy, jak dalej kontynuować grę białymi, żeby próbować wygrywać tą partię? i tutaj białe zagrały królem na D2. Chodzi głównie o to, żeby wieża miała opcję gry na pierwszej linii i wtargnięcia na G i daniem mata. Na g1. Moi drodzy, tutaj um, czarne zagrały po prostu ruch B5, który nie ma kompletnie żadnego znaczenia i Janek dał mata na G1, partia się skończyła, ale e, zobaczmy na przykład, jakby czarne się jeszcze chciały mocniej obronić. Na przykład posunięcie wieża D8, żeby król miał tutaj e, ucieczkę jak najszybszą. A, no i tutaj w zasadzie nie ma innej drogi jak danie szacha wieżą na G1. E, tak naprawdę wzięcie wieży no, nic nie daje, lepiej dać mata szybciej. Król zagrywa na F8, moi drodzy, i mamy goniec bije na H7. Nie widać obrony przed następnym ruchem wieża G8. Po prostu jaki ruch tutaj białe, czarne by nie wykonały, jest koniec partii, grając wieżą na G8. Moi drodzy, pozycja końcowa wygląda następująco. Już już pokazuję, moi drodzy, przepraszam, najmocniej. Wieża G1. E, tak się zakończyła partia Janka z panem Krzysztofem Stanowskim. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej.